liczymy na taką EBITDA z tego biznesu na poziomie 70 do 100 milionów złotych. Oczywiście rynek też od tego czasu się zmienił. Dzisiaj te aktywa być może będą mogły pracować lepiej, ale nie chcę tutaj nic obiecywać. Jesteśmy już obecni na tych bazach, zostaliśmy dopuszczeni, ponieważ... Panie prezesie, a te terminale były puste czy wypełnione paliwem? To znaczy się, to też jest, tych terminali jest 9. Ten każdy terminal, można powiedzieć, był inny. Dwa terminale takie najważniejsze, Jasło i Czechowice, to są dawne rafinerie południowe. Ktoś, kto pamięta, na południu Polski 5 rafinerii istniało. Nie ma już tam przerobu, poza rafinerią w Trzebini, gdzie jest jeszcze nieduży przerób ropy. Więc w Jaśle i w Czechowicach, tam głównie były przechowywane paliwa dla potrzeb grupy Lotos, ale były to głównie zapasy obowiązkowe. To nie były takie bardzo mocne operacyjnie bazy. I tutaj decyzja Unii Europejskiej, ja to podkreślam, wiem, że jest dużo emocji, jeżeli chodzi o te transakcje, ona naprawdę jest bardzo dobra dla rynku, jest bardzo dobra dla klientów i bardzo dobra dla konkurencji, dlatego że my te bazy po zakupie, zresztą to się już stało, tak zwany niezależny operator logistyczny, tak to Unia Europejska nazwała, już de facto powstał. Orlen nie ma już kontroli operacyjnej nad tymi bazami, te bazy są takie, można by powiedzieć, niezależne i wszyscy gracze rynkowi, którzy chcą, mogą mieć dostęp do tych baz. To naprawdę poprawia bardzo dobrze konkurencyjność. Panie prezesie, zostało nam 20 sekund. Ostatnie pytanie. Będą jakieś kolejne przejęcia? Nigdy nie wykluczamy przejęć. Przepraszam, nie chcę mówić tak ani nie. Bardzo mocno obserwujemy rynek. Obserwujemy pewne spółki w różnych obszarach, ale nic nie jest aż tak bardzo mocno zaawansowane.